Ma czerwoną czapkę. I czerwony płaszcz. Ma taką czapeczkę z taką bąbelką. Ma taką czapkę z poponem i ma takie ubranie mikołajskie, żeby go można to znać. I żeby było ciepło. A jaki ma strój? Gruby, jest chudy, jak wygląda? Gruby. Leci saniami, które ciągną renifery. A jak wyglądają renifery? Mają takie duże rogi i potem ciągą. I nie są wcale kudłate. Jest brązowy. I ma jeszcze takie kopytka. Mają bardzo długie ufy. Nie, to znaczy logi. Mają bardzo duże logi. No, a jakie zwierzątko przypominają? Kozła. Jak takie... jak koniki. Jak jeleń. Jak sarenka, tylko że z rogami. Z góry na dół. Roznosi prezenty dzieciom. Taki, co przyjeżdża szlanka do naszego domu. Święty Mikołaj to jest taki pan, który przynosi prezenty w zimie. Przynosi nam prezenty, jak my są grzeczni. I my się budzimy i od poduszką będą. Daje prezenty dzieciom, gdy są święta. No a jak on to wchodzi? Drzwiami wchodzi do tego domu? Jak on to przynosi, te prezenty? Pocztą przychodzi? Listonosz? Jak on to? Przychodzi kominkiem i oknami. Na nogach, rowerem? Czym on przychodzi? Na nogach, na paluszkach, żeby nas nie obudzić. Bo to ma być niespodzianka, prawda? Kominem. Ten Mikołaj tak puka, otwierając panowie albo panie, no i wtedy wejdzie, no i daje pod choinkę. Święty Mikołaj przyniesie prezenty dla grzecznych dzieci. A co chcielibyście dostać w tym roku od Mikołaja pod choinkę? Ja bym chciała dostać Barbie. A ja chciałbym klocki Lego Star Wars. Lego Ninjago. Klocki policyjne. Ja bym chciała taksówkę. A ja bym chciała Lego policję. Ja chciałabym dostać kocyka Pany. Zestaw do kawy. Hulajnogi dostała Marwina.